Dzień dobry, tu mi się Kaw. Chciałem pokazać, że też gram w Minecrafta. Gram tyle co gram, ale gram. Mam swój New World, który ułożyłem bardzo dawno temu. Jeśli safe jest dzisiaj, a kiedy to było utworzone, to nie mam bladego pojęcia. Dawno. Dobra, i tu znajdujemy się na górze. Na górze widać świat się generuje z prędkością kosmiczną. Będzie szybciej, bo w poprzednim filmie się nie wyrobiłem w 15 minutach, które YouTube mnie zobligował. Widzicie tą ścianę? Ta ściana przestanie istnieć. Cały kamień pójdzie stamtąd się i będzie szkło. Tam już widać, się coś pali. Ja tam się do tego zabrałem, żeby to robić. Ale póki co nagrywam ten filmik, więc wam pokażę, jak to wszystko poglądowo mniej więcej wygląda. Tu mam swoją stację. Stacja będzie jechała oczywiście tam. I tam będzie można przejść na górę. Wszystko będzie ładnie. Tu mamy wózeczek, wagonik i mamy mój długi most, który też równie cholernie długo budowałem. Jedziemy. Zaraz będzie najtrudniejszy, największy problem mojego komputera, czyli mojego laptopa. Że nie będzie wyrabiał się z generowaniem świata podczas jeżdżenia kolejką. Jedziemy, jedziemy, tam znika, i tu słońce zachodzi, będziemy w nocy to zwiedzać i totalna lipa. Z tego powodu jest. Gram na Peacefulu, więc z tego powodu, że nie chcę zaliczyć żadnego zawału z powodu jakiegoś creepera, który będzie mi wybuchał. Bardziej traktuję to jako budowanie, chociaż wiem, że mamy motyw kreator, tak, w Minecrafcie, ale trzeba się i tak namęczyć, pozbierać te. O, już dojeżdżamy. Tą kolejką pokonujemy całą pustynię, która się rozciąga pod kolejką. To jest jedna z większych pustyń, zresztą z tego, co widzicie na mapie. Dojeżdżamy. I tam jest mój domek. Się wygenerował, się generuje. O, tam jest szklarnia, ale ja wam to wszystko pokażę. I wjeżdżamy na stację drugą. Hop. Tam też będzie jechała kolejka, będzie w dwie strony. W tamtą też możliwe. We wszystkie cztery strony świata ma mi się rozjeżdżać. I po drodze, jak będę widział coś fajnego, to będę budował stację. I tu mam wejście do stacji. Takie zwykłe schodki, spadki. I tu jest moja Havira. Tu mamy szklarnię, że już widać się coś wyhodowało. Urosło. Mam pierwsze piętro, które jest totalnie niezagospodarowane, bo co chwilę mi przychodzi jakiś inny pomysł. I to zaczynam robić. Drzewka. Te, które urosły, i te, które nie. Piętro, okno. Dobra, wstawię to okno. Stawiłem to okno, pewnie po jakimś creeperze, który dawno dawien wybuchł. Tu mamy piętro. O, z podwójnym łóżkiem. Większej filozofii w tym nie ma. To jest drewniane, bo są schody na szczyt, które ograniczało mnie w poprzednich wersjach co do wysokości, ale teraz będę mógł to nadbudować i to prawdopodobnie zrobię. Szkoda tylko szkła, chociaż nie. I się po prostu dołoży kolejną warstwę. Jak widzieliście, nie hacz. Jak widzieliście, piasku mamy pod dostatkiem. Tu się weźmie, robi taką basztę, się cholernie oświetli, żeby była widoczna z każdego miejsca. Żebym wiedział, w którą stronę mam iść. Tu schodzimy na dół. Na dole mamy magazynek. A w magazynku wszystkie dobra. To małe, skromne, więcej mi nie potrzeba. Zacząłem już segregować. Mamy kamień na przykład sam. Tu mam jakiś lapis lazuli, który znalazłem. Tu mamy, o właśnie, glinę. Węgiel. Tam się ten. I mam bębenek. Nie wiem. Kiedyś miałem księgę, ale po wprowadzeniu nowej części, nowej tej. Nowej wersji ta książka z tymi ściągami mi poznikała. Dobra, to jest domek, który zajął mi też sporo czasu do wybudowania. Schodzimy schodami w dół.
Tam idziemy w dół i mamy znowu wyjścia w cztery strony. Nawet zrobiona tam drzwi nie zamknięte. Tu wyjście, tam jest ten. Tu oczywiście niepokończone, bo muszę dokończyć. Tu mamy mostek na drugą górę. Nieoświetlone ani nic. Tu mnie nic nie zaatakuje. I przejście tam. Nie wiem po co to jest. Chyba coś zobaczyłem i chciałem zobaczyć, jak daleko potrzeba. Pewnie też tam wybuduję jakieś przejście. Co by mieć z każdej strony wyjście z góry. I póki co to chyba tylko tyle tutaj się dzieje. Tam to świecące to jest lawa. O, nie, świecące to jest. Co to jest świecące takie? A, świeci się. Wyjście. Jeden potoczek. Doskoczymy. Doskoczymy. I tam mamy lawę. Tej lawy miałem pomysł, żeby ją zalać czymś, zalepić, ale to się przyda. Zwierząt to nie mogę na górę zaciągnąć, żeby zrobić sobie hodowlę. Tam jest kolejne światełko i tam jest wielka, wielka, naprawdę wielka kopalnia. Jeżeli będziecie chcieli, to w następnych odcinkach, o ile takowe powstaną, wam będę pokazywał, co tu się dzieje. Dobra. To był odcinek poglądowy, tak żeby nie było. Jeżeli będziecie chcieli obejrzeć, to wam pokażę. Minecrafta chyba już mam prawie z... Nie no, z rok to przesadziłem. 5-6 miesięcy. Jakoś nie miałem ochoty, a to grać. Czy to ma? A jakieś jest skin. A to grać, a to budować tego. Wiadomo, obowiązki też są. Ale jak będziecie chcieli, to kolejne filmiki powstaną. A tymczasem mówię do następnego. Oczywiście, jeśli będzie popyt, to i będą nagrywane. Dobra, to tyle. Na razie, hej.